ja jak słyszę lody, myślę deser, tak? I myślę sobie o tym, że jest to takie zamknięcie i ukoronowanie smaku, czyli odrobina słodyczy. No nie wmówisz mi, że w oscypku jest cokolwiek słodkiego. Ale tam jest na przykład żurawina. Słodkawo-kwaśnawa, ale generalnie te lody, one nie funkcjonują jako deser. No jesz tylko lody słone, tak? One funkcjonują jako dodatek do mięsa, do jakichś innych potraw. Naprawdę nie możemy pozostawać wyłącznie na takich, przy takich elementarnych skojarzeniach. Ja jestem taka pozamykana, zaściankowa. Ja bym cię otworzył. No to musiałbyś, wiesz, zupełnie innymi lodami, Maćku. Wielki post, czas refleksji i zadumy. Zadumał się więc i ksiądz. I wymyślił ważne pytania, które należałoby postawić społeczeństwu. Do tego w nietypowej formie. A może twoja dusza potrzebuje remontu? Pamiętaj, duchowy tuning, wielki post. Hasła, które proboszcz wywiesił na kartkach za szybą pojazdu, nie były jednak widoczne. Zbyt wiele uwagi przechodniów przykuwały bowiem nogi mężczyzny wystające spod auta. Było to w tym sensie przedstawione, aby zaciekawić i zainteresować problematyką, jaka jest związana z wielkim postem, aby również przeprowadzić wewnętrzne zastanowienie się nad człowiekiem, który jest istotą przeżywania Wielkiego Postu. Mężczyzna manekin leżał w bezruchu podejrzanie długo. Zaniepokojeni przechodnie wezwali więc pomoc, policję i pogotowie. Dzwoniła mieszkanka bloku przy ulicy Palacza 8 z informacją, że przy kościele pod samochodem leży osoba, która prawdopodobnie została przygnieciona. Po interwencji służb pomysłowy proboszcz instalację usunął. Dla Ligockiej były to wyjątkowe zawody. Pierwszy raz wystartowała z wąsami. To hołd dla Adama Małysza w ramach akcji żegnania mistrza pod kryptonimem Cała Polska nosi wąsy. Brzmi zabawnie, ale najwyraźniej domalowany zarost pomógł Polce, bo w rynnie skakała nie mniej efektownie niż Małysz na skoczni. Później właśnie Paweł dokończy podawanie przepisu na sałatkę Nisła. Teraz... A będzie jeszcze joga twarzy? Zrób mi na lwa. Pokazuj. Tak należy? Tak, i wtedy to masz poczucie podobno lepsze jak botoks. A ryby? Nie. Taką robisz? Milenko Bukowicz, mieszkający w Valparaiso, dumnie pokazuje swoje tatuaże. Ma ich sporo, bo aż 82. Już teraz pokrywają jego całe ciało. Są zarówno na klatce piersiowej, ramionach oraz na plecach. To jednak nie satysfakcjonuje mężczyznę. Już zbiera pieniądze na kolejne dzieła sztuki. Na pytanie dziennikarzy, dlaczego Julia Roberts, Chiliczyk, odpowiada zdecydowanie. Bo to super kobieta, piękna amerykańska aktorka. Bukowicz na co dzień zajmuje się sprzedawaniem gazet. Julia Roberts zaczął sobie tatuować 10 lat temu po obejrzeniu filmu Erin Brockovich. Za tę rolę aktorka dostała Oscara. Na swoje małe dzieła fan aktorki wydał już ponad 4000 dolarów, ale planuje kolejne wydatki na tatuaże. Jak mówi, na skórze ma jeszcze trochę miejsca. W wywiadzie dla lokalnej prasy stwierdził, że chce wygrać pieniądze na loterii, by móc wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Jego marzeniem jest oczywiście spotkanie się z Julią Roberts. Gość wydarzeń to dziś Ryszard Kalisz z SLD. Do Polsat News zapraszam w imieniu Jarosława Gugały, a ja z Państwem zobaczę się jutro o 18.50. Do zobaczenia. Pierze gęsto się sypało, gdy chińskie urzędniczki postanowiły spuścić łomot swoim kolegom. Ta dość nietypowa zabawa nie miała jednak związku z Dniem Kobiet. Panie po prostu chciały się zrelaksować w przerwie od pracy. Poduszkowa bitwa pomogła mi się wyluzować. Bardzo tego potrzebowałam, bo moje życie jest mocno stresujące, zwłaszcza praca. To nagranie z chińskiej telewizji jest tak bajecznie radosne, aż trudno w nie uwierzyć, bo kto chciałby żyć ze świadomością, że gdzieś na świecie jest taki kraj, gdzie pracują wyłącznie młode, zgrabne i piękne urzędniczki.